Jesteśmy na terenie budowy szybu Grzegorz Zakładu Górniczego Sobieski w Tauron Wydobycie. Za nami instalacja do mrożenia górotworu, która pozwoli nam rozpocząć drążenie szybu. Plac budowy został przekazany rok temu, 4 października 2017 roku. No i jak widać, zaangażowanie robót jest duże. Aktualnie jesteśmy na etapie rozruchu instalacji mrożeniowej. Pierwszy etap budowy szybu Grzegorz obejmuje swym zakresem wydrążenie rury szybowej do głębokości 870 m. Szyb będzie pełnił funkcję po pierwszej fazie szyb wdechowo-wentylacyjny i pozwoli to doprowadzić powietrze do poziomu 540 oraz 800.